Teraz zaraz się dowiemy na twoim czacie, czy nas słychać. No jeszcze za chwilę muszę skończyć, wiesz, regulamin z tego. A, tak. Będą ogłaszane. Wiem, ale na multi-twitchu nie mogę... Modowie czy modzi? Modzi. Modowie chyba. Modowie czy... Moim zdaniem modowie brzmi lepiej. Dobra, to będę na twoim streamie i multi-streamie. Będziesz wszędzie. Będę wszędzie, zobaczymy czy cokolwiek będzie działać. Dobra, założę, że chociaż na twoim streamie będzie to działać, a jak nie, to cóż. Ja przejdę. Hejka, witam wszystkich. Jest dzisiaj z nami Meg. Cześć, jestem Meg. I zaczynam od bardzo, bardzo ciężkiego pytania. Mówi się modowie czy modzi? Jest bardzo istotne pytanie. To jest. Potrzebuję za nie odpowiedzi wstępie natychmiastowej. Ale wiem, że kilka osób jest w stanie mi powiedzieć na tym czacie, więc... O nie, mój mod nie jest w stanie mi powiedzieć, jak to się odmienia. Potrzebuję Pauliny. Czy powinnam ją wezwać? Nie wiem. Możesz ją spytać, bo może... Może nam się uda. Dobra. Kurczę, modzi chyba. Mi bardziej pasuje modowie, ale to i tak jest odmiana z... brzmi. To i tak jest odmiana z angielskiego. Dobrze, zostawię modowie i to będzie drobna. Chociaż modowie? Modzi. Lata mówi modowie. Mówię na modowie. Let's vote on it. Nie. Dobra, modowie. Głosujemy Sam nad... Głosujemy nad polską gramatyką. Tak. Nie chcę się martwić, jak to tak działa w real life również. Jeżeli dostatecznie dużo osób postanowi, że to jest odpowiednie... Poprawne językowo. Tak. To jest. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Tak. Po pierwsze zapraszam na Discorda, jeżeli ktoś chce z nami rysować. Czy ja też mam u siebie wysłać zapraszam do Discorda, czy lepiej nie? Nie, chyba nie. Znaczy, możesz odesłać do mnie, u mnie jest... A, odesłałam w sumie na multistreama, to sobie znajdą, jak będą mieli ochotę. Znajdą, tak, tak. Trzeba zaakceptować mój wspaniały regulamin, który właśnie skończyłam pisać. Osoby nas... Meg nie słyszycie w ogóle, a teraz słyszycie. A mnie słyszycie może teraz? Teraz słyszycie? Halo, halo? Teraz na pewno słyszycie. Teraz tak, bo ja cię wyciszyłam przecież na początku. A, okej. Okay. Tak, to Meg, przywitaj się jeszcze raz. Cześć, jestem Meg, będę dzisiaj rysować z Kairem na multistreamie, albo na swoim streamie, albo na jej streamie, w zależności co oglądacie. Możesz wysłać mi link do multistreama. Mogę ci wysłać link do multistreama. Jak ktoś woli w multistreamie oglądać, aczkolwiek jest tam trudniej łapać kamyczki, więc tak tylko na pół polecam. Nie da chyba łapać kamyczków. Można też w dwóch kartach otworzyć. Jeszcze raz co? Jeszcze można na dwóch kartach obok siebie otworzyć. A, tak, tak. Pam, pam. Ja puszczę cicho muzyczkę. Dobra, i dzisiaj mamy event, rysujemy dłonie. Dłonie! I ćwiczymy razem. Na Discordzie ja po zaakceptowaniu mam nadzieję, że pojawią się media, taka zakładka. Tam jest kanał Szkółka Niedzielna i tam wrzuciłam linka do Pinteresta człowieka, który wykonał za mnie całą ciężką pracę. Tak, i znalazł bardzo, bardzo...
Teraz dużo zdjęć dłoni. Będziemy sobie brać dłoni i będziemy rysować po kolei. Oprócz tego wrzuciłam zdjęcia z książki pod tytułem Anatomia dla artystów. Gdzie są dodatkowe zdjęcia też dłoni i anatomia. Można wejść zobaczyć. Na kanale też można wrzucać swoje zdjęcia swoich prac. Będziemy i się żeli ktoś chce jakiś feedback. I będziemy sobie razem rysować. Ja jeszcze znajdę tego Pinteresta i może też pokażę u siebie. A ja znajdę rękawiczkę. O, tak, to jest dobry pomysł. Jak to się ładnie pojawiają wszystkie te kanały, jak się kliknie, to potwierdzam. That's so smooth. Tak, to dobrze. Pamiętaj, że jesteś teraz osobą, która sprzedała mi swoją duszę. A, nie przeczytałam regulaminu. Ups, ups. Tak się nie robi, dzieci. Nie, tak się nie robi. Hop, hop. Dobrze, więc to jest nasza wspaniała strona z referencjami. Będziemy te piękne, wspaniałe wszystkie dłonie rysować dzisiaj. Jej. Ja nie będę rysować wszystkich, to tylko Mac rysuje wszystkie. Okej. Ja będę rysować wybrane. Ale najpierw to sobie poćwiczę od kości, potem mięśnie, a potem siadamy z różnymi pozami. Więc tu rzucam wam też Pinteresta dla tych, którzy nie mają dostępu do Discorda Kairka. I będziemy się bawić. Pom pom. Should I match sparkles? Nie, dobra, nie będę mówić po angielsku. Sorry, no English today. Paulina! Paulina, kochanie, gdzie byłaś, kiedy cię potrzebowałam? Byłaś głęboko potrzebna. Głęboko potrzebna? Głęboko potrzebna. Nie wiedziałam, czy się mówi modzi, czy modowie. Dalej nie wiem. Tak. Może, ty chyba masz możliwość zedytowania mojego polskiego regulaminu. Dobra, zacznijmy coś rysować. Chyba. Przestaw się na... Przejrzymy teraz. Jeśli chodzi o podstawowe proporcje rąk, zaczynam wykład, to ta środkowa część dłoni jest mniej więcej tej samej długości, co palce. Czyli to są jakby takie... I na szerokość jest też mniej więcej takiej samej szerokości, więc to są takie dwa kwadraty, jeden pod drugim, jeśli chodzi o proporcje. Bo z kośćmi jest trochę inaczej. No i kciuk wystaje. Kciuk wystaje. Komu wystaje, temu wystaje. O. Masz zadecydować. Mówi się modzi czy modowie? O nie, ty wbiłaś na kanał. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I słyszałam wszystko dwa razy, ale zaraz sobie pójdę. Jak to zrobiłaś, że słyszałaś dwa razy? No bo słyszę was z Discorda i słyszę was ze streama. A, okej. Okay. No tak. Ale zaraz sobie pójdę, to taki wiecie, przychodzi gościnny występ. Tak, właśnie, gwiazda wieczoru. Mówi się moderatorzy. A właśnie, w sumie jest takie słowo. Modem, a nie moderatorem. Nie, moderatorze to brzmi dobrze. Jestem modem, ale takim do Minecrafta? Tak. To mody. Nie, nie wiem jak się mówi, szczerze mówiąc. Znaczy, generalnie... Nie nazwałam cię moderatorem, więc jesteś modem, przykro mi. A mogę sobie dać, że jestem botem? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie masz takich uprawnień. Ale ja chcę być botem. Pomyśl, jak ludzie będą głupieć od tego. No, to prawda. Taki bardzo zaawansowany, inteligentny bot. Poprawia mi ortografię w postach. Nie może. A. Nie mogę. Żałuję, że nie ma tego, że mod może dać spoilery do posta, ale... najwyżej napiszę tam na tym... Tam, gdzie się pisze sugestie od Discorda i może ktoś to wprowadzi za 5 lat albo coś. Powodzenia. W sumie mogę się chyba... Czy mogę być botem?
Czy jak będę botem, to przestanę być modem i utknę tam i już nikt mnie nie uratuje? Tak. Wtedy będziesz mogła założyć drugie konto, żeby się wbić jako zwykły człowiek i domagać swoich praw jako mod. Nie, nie, botem jest się na całe życie. Nikt nie może wiedzieć. Mogę wam sprawdzić, ale nie sądzę, żeby były jakieś informacje o tym, czy się mówi modzi, czy modowie. No, obie wersje brzmią dosyć podejrzanie. Dosyć podejrzanie. Tylko trochę podejrzanie. Tylko troszeczkę. Nie całkiem. Chyba cukier. Znaczy, myślę, że jesteśmy w sytuacji, kiedy nikt nic nie wie i obie wersje są poprawne po prostu przez to, że nic nie wie. Bo żadna jest niepoprawna i taka jest cała prawda. Żadna nie jest jakoś szczególnie poprawna, ale według zasad języka polskiego wydaje mi się, że obie są dopuszczalne. Jeśli przekazujesz to, co chcesz przekazać, no to... Modzi to jeden w języku Czyczewa. Nice. O, dzień dobry! A czy chcemy być jednością? Chcemy z kim? No to chyba... ja, Sandra, Beata i chyba tyle. Ojej, ja zrobiłam błąd w tym linku. To powinno być Megan Łosius bez myślnika i dlatego mi to nie działa. To jeszcze raz wam wyślę. Tak Megan powinno jest być. Jednością z Łosiem już. Tak, jestem jednością z Łosiem. O, i zmienimy. I teraz mi się oba wyświetlają. A powiedz, co dzisiaj robiłaś? Ja jestem bezużyteczna jak zawsze. Nie ma bezużyteczności. Powiedz, co robiłaś. No głównie pomagałam reszcie się spakować, bo oni pojechali, a ja zostałam. Czy to ja? Możliwe. Czekaj, może któryś jest włączony? Nie. Nie. Może ja? Nie. I ty. Obawiam się, Paulina, że to ty. A, już patrzę, co się dzieje. Może mój kabel? Nie, ale to, co robiłam dzisiaj, to jest pakowałam rodzinę, żeby wyjechali. Na wakacje. Tak. Dobra, to wracając ja do... Z Kicią. O, Kicia. Kicia jest szczęśliwa, bo może teraz sobie leżeć na balkonie i nikt jej nie gryzie. Sprytna. Znaczy szczęśliwa, no. Ale na balkonie, czy na twoim... jak to się nazywa? Parapecie. Nie, na balkonie. Ona jest cywilizowana. To tylko Borsu wchodzi na parapet po drugiej stronie. Macza jest taka, że jak ona sobie leży w słońcu, to jest jej dobrze i właściwie tyle. Mm-hmm. Nic jej więcej do szczęścia nie potrzeba. A, to musimy zmienić. No, a jeszcze się umówiłyśmy z Kluchą. Znaczy, ona przyjedzie tu rowerem i mamy się przejść, więc ja zaraz będę sobie iść. Ale chciałam zobaczyć, czy jak przyjdę na ten kanał, to będzie mnie słychać na streamie. Będzie. Po czym wyciszyłam stream, więc nadal tego nie wiem. Co ja ci powiem? Ale musisz... No, Beata się z tobą wita, to co? Nic nie odpowiadasz. Minus. Minus dla pani. A co się wita? A, czy wy to słyszycie? Mam nadzieję, że nie. Widzisz, jak nie powiesz nam, co słyszę. Czy słyszałyście klakson? Taki super głośny. O, to doskonale. Mój limiter znaczy, że działa. Tylko ja będę tutaj cierpieć i znowu uszy będą mi odpadać. Witajcie wszyscy, którzy dopiero przyszli. Dzisiaj rysujemy dłonie. Na zasadzie uczymy się rysować dłonie. Ćwiczymy rysować dłonie, tak. Grupowe ćwiczymy rysowanie dłoni. Właśnie. Grupowe rysowanie dłoni, więc zapraszamy do dołączenia do nas. I wspólnego rysowania dłoni. I wspólnego narzekania na rysowanie dłoni. Tak. Dokładnie to się będzie działo. Ja nie wiem, czy dlatego, że tylko my rysujemy dłonie, czy... Co też jest możliwe. O, cześć Niterka. Ja jestem ślepa.
Będziesz z nami rysować, bo obiecałaś. Też pamiętam tą obietnicę. Było tak. Ja zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, było to. Dobra, jakieś lepsze rewki teraz. Ty jak dzisiaj robisz stylizowane dłonie? Najpierw robię realistyczne, potem stylizowane. Zmiana. Nastawienia widzę. No pressure, sam pressure. Nie, no wiesz, najpierw chcę sprawdzić, czy jest jakiś fragment, o którym nie pamiętam. Krótko mówiąc. Ech. Zaraz się poddam i po prostu będę rysować też z refek. Tylko, że w wersji stylizowanej. A, twoje na streamie u ciebie na kanale, tak? Jeszcze raz? To, co Megan rysuje, to też jest streamowane teraz? Tak. Ja siebie streamuję, tak. Wręcz chyba nie jesteś w stanie tego zobaczyć gdzieś indziej niż na moim streamie. Tak. No, chyba, że wiesz, zorientujesz się, stoję za tobą. Legasp. Mogłabym wejść na twój kanał, ale wtedy będę słyszeć siebie jeszcze kolejny raz, a nie wiem, czy jestem w stanie tam to zmieścić. Tam się ale da wyłączyć głos. Ale po prostu wyłączyć, wymutować stream. Tak, zrobiłam to, ale wiesz, chodzi o samą świadomość, że gdzieś tam się unosi mój głos i ktoś musi to znosić. Obawiam się, że nawet jeśli ciebie tam nie ma, to i tak jest tam twój głos. Tak, jak to drzewo w lesie, które spada. Rozumiem, że to cytat z musicalu. Nie, to jest ogólnie takie... A, no w filozofii też, okej. Drzewo w lesie się przewraca to czy i nikt go nie słyszy, to czy słychać dźwięk. Dobra, zacznijmy. Megan Łosiu. Na długo idziecie na rower? Kto wie. To jest tak, że gdzie nas zaniesie, to tam nas zaniesie. Poza tym jeszcze jakaś burza ma być, no to też jest jakaś opcja. Jestem za burzami. Może będę dokarmiać przyjaciół. Gołąbki? Kruki? Wrony. Kruków jeszcze raczej nie widać. Bywają na cmentarzu. No, ale one rzadko, wiesz, one nie przyjdą tak po prostu do karmienia. To na pewno. A wrony to jak już mi kojarzą, no to one nawet przychodzą się pokazać, żebym im dawała orzeszki. O. Więc tak, przyjaciele. Babies. Liczę na to, że będę potem mieć taką armię wron i będę atakować ludzi. Kiedy już do nich chodzisz? Ile się już spotkasz ze swoimi wronami? No nie wiem, no ze 3 tygodnie czy coś. Może dłużej. Tak różnie bywało, bo kiedyś chodziłam do kaczek, ale teraz kaczki zaczęły mnie olewać, bo chyba stresują się ludźmi, jak mają małe kaczki. Brzmi logicznie. Albo po prostu są przeżarte, ale nie wiem, czy kaczki mogą być przeżarte. One zjedzą wszystko. Wiem. Ja jestem tym człowiekiem, który tam przychodzi i daje im słonecznika i staram się dawać im tyle słonecznika, żeby to zrównoważyło ten cały chleb, który dostają od wszystkich innych. Jest tabliczka dokładnie z napisem, że nie dawać chleba i nie rzucać do wody. Więc oczywiście przychodzą ludzie, wyciągają taki tostowy czy coś i rzucają prosto do wody. Oh. Nikt nie umie czytać. Ja akurat prawie. I fajna łapka. Megan, teraz przestawiam się tutaj z powrotem. O, to też fajna łapka. Widzę, że uznałeś, że zegarek jest brzydki. Co? No, że bez zegarka. Muszę do rysowania zegarka. Nie muszę się nauczyć rysować zegarków, przynajmniej nie dzisiaj. Beata, świętujesz to, że masz wolną chatę? Coś mi tu nie pasuje z knykciami. Też mam wolną chatę. Mam dzień wolnej chaty. No ja już nie mam.
No nic, to ja w takim razie na razie was zostawiam, bo muszę się jakoś przygotować, żeby w ogóle nie wychodzić w piżamie na ten spacer. Dziękujemy bardzo za wizytę. Polecam się. Zapraszamy ponownie. To nie wiem, czy się polecam już tak. O! Nie no, wiesz, mogę przychodzić, tylko nie wiem, czy Gosia się czuje dobrze z tym, że jakiś random przychodzi i gada na streamie. Porozmawiamy potem. Ojej. To miało grozą. Ojej. Jestem bardzo groźny. To ja tym bardziej sobie idę. Nawzajem, miłego spaceru. Pa, pa. Pa, pa. Przerabianie jednak starych rąk na młode nie jest dobrym pomysłem. Tu się jakieś inne rzeczy dzieją z kośćmi i skórą. Kośćmi raczej nie. Tak, ale bardziej chodzi mi o to, że kości są bardziej widoczne niż w młodszych rękach. Masz tłuszczu. Co się dzieje? Naprawdę, dużo osób ma wolną chatę. Teraz Zafan pisze, że też ma. Zdziwimy się. A, czekaj, masz rację. A głęboko byli zakopani. To będzie z tego wprawki. No nie, jakieś. Bo po jakimś razie. Nie zasłaniaj refki. A, rysujesz to samo. Przepraszam. Przepraszam. Co zasłaniasz? Zasłaniam refkę pędzlami. A, naprawdę? Już nie, mam nadzieję. Ale dostałam bicza od czatu, że zasłaniam. Okej, nie widziałam tego, musiałam przegapić. Wróciłam. O, witaj ponownie. Bo mam sugestie. Tak? W sensie nie no teraz, ale następnym razem może jak będzie takie coś, to da się zrobić tę rewkę na taką warstwę nad streamem? Da się, tak, ale to dużo roboty, żeby każdą rewkę po kolei tak wrzucać. No wiem, dlatego mówię, że to następnym razem, jakbyśmy mieli wspólne rysowanie, to po prostu wrzucić taką rewkę gdzieś nad obrazek w rogu i wszyscy by rysowali to samo. Może to by było fajne. No nie wiem, ja nie chcę narzucać ludziom, co rysują, bo każdy ma ochotę co innego rysować. No, chyba tak. Że ja sobie wybrałam tą rękę, nie znaczy, że wszyscy chcą rysować to samo. No może, może. Ale myślałam, że to może fajne, jak wiesz, wszyscy wspólnie pomarudzą na to samo. Tak na zajęciach. Dobrze, to następnym razem mogę robić tą samą, co Kyle, tylko się mówisz, trochę... Mówisz, że nie jesteś w stanie... poćwiczę. ...wrzucić rewki osobno. No tak. Przemyślimy. Dobrze, to tyle z mojej nieocenionej mądrości. Uciekam z powrotem. Powodzenia. Och, dziękujemy, że przybyłaś tu nam powiedzieć to. Tym razem naprawdę. No, trzymajcie się. Bye, bye. Pa, pa. Te ręce mi się strasznie podobają. Takie dużo rąk. Ty zawsze idziesz w ilość. Prawda? Nigdy w jakość. Nie, tylko w ilość. Prawdziwy komiksiarz. Musi być dużo i z impetem. Inaczej się nie liczy. Ale a propos komiksów, to w komiksach rysują takie ładne dłonie. Ja nie wiem, jak oni to robią. Mają jakiś po prostu wyćwiczony styl, który tak dobrze działa. Ech. A
bo wrzuca jest po prostu ustawiona rewki, czyli ją rozsądzuję, żeby było szybciej. Znaczy tak szczerze to widziałam, że ktoś zrobił brasza, który jest po prostu kilkoma wariantami dłoni, takiej ładnej męskiej. I ten brasz to jest po prostu, że stemplujesz sobie tą dłoń do altów. Mi się wydaje, że to tak często się odbywa. Na pewno jest szybciej. Możliwe, że jest ładniej. Bo jednak łatwiej ci zrobić sobie pędzel z kilkoma dłońmi. Szczególnie jeśli nie ty rysowałeś te dłonie. Nie no, dlaczego? Myślę, że możesz, tylko wiesz, wtedy długość czasu, jaki rozkłada się na każdą dłoń, jest niewspółmiernie dłuższa. Mhm. Jeszcze widziałam taki brush do klipa, w którym jakby każdy palec jest oddzielnie. Jest oddzielny brush na kciuki, oddzielny na tam palce lewej ręki i palce prawej ręki. Potem to się składa. Cześć, Saibi. Dłonie się wydają takie proste, a wcale takie nie są. Co ci się wydaje proste? Znaczy dobra, nie wydaje mi się. Znaczy, wydaje mi się, że widzimy je codziennie. Jesteśmy już po prostu tak naoglądani z naszymi dłońmi, że nie powinniśmy mieć w ogóle żadnych problemów z rysowaniem takich części ciała. A tymczasem one mają tak dużo elementów, że zawsze znajdzie się... Nie, nawet nie chodzi o ilość elementów. Człowiek rozpoznaje innego człowieka po ogólnej twarzy, w sensie rysach twarzy, uszach i dłoniach. Czyli powinniśmy dobrze kojarzyć dłonie. To znaczy, że zwracam bardzo dużo uwagi na dłonie. A, to też prawda, że bardziej widać wtedy błędy. Tak. Łatwiej jest zrobić taki uncanny valley, że tak to powiem. Mhm. To dlatego można robić różne głupie błędy w architekturze i nikt nie zauważy, a jak narysujesz brzydko człowieka, to wszyscy ci zwrócą uwagę. Nie wiem. Też więcej wybaczamy, jak się rysuje człowieka. Pytanie, jak rysujesz, w sensie... Teraz, w tym momencie, ludzie są tak opatrzeni z człowiekiem jako symbolem. Nie ma chyba żadnego problemu. Znaczy, jak próbujesz robić hiperrealistycznie, to tak. Cześć, chętnie sobie popatrzę. Mam zamiar odrdzewieć swoje plastyczne zdolności. Powodzenia! Tak. Zapraszamy. Niszczymy rdzę na naszych... Musisz patrzeć, możesz zacząć robić. A właśnie. Rysujcie z nami dłonie. Dzisiaj. Nie! Nie stawiaj tak sprawy. Dzisiaj do 20 siedzimy i katujemy dłonie. Z kim jestem na stronie? Mayday. Wysyłam SOS. Z masochistą, oczywiście. Rysujemy tyle, ile mam ochotę. Może teraz Beata mnie nie ochrzani. Nice. Zasłanienie rywki.
to nie ma trochę. Zajmowała mi miejsce. Hello. Cześć ty. Co tam? Tak więc zapraszamy wszystkich, którzy mają taką możliwość do rysowania z nami. Wargo mi napisała, że ona teraz walczy z dłonią w sprajcie do gry, więc też się dołączyła do challenge'u. Dobrze. Dobrze, znaczy nie dobrze jak walczy, ciężko. Może z nami pójdzie i łatwiej. Nie umiem. Nie... Widzisz, po co się ćwiczy, żeby się naumić? Jak nie umiem rysować, przyłóż kredkę do papieru, przesuń rękę naciskając i rysujesz. Umiesz. Nie, wbrew pozorom rysowanie, przynajmniej rozpoczęcie nie jest bardzo ciężkie. Znaczy jest ciężkie, bo mamy duże oczekiwania, ale jako tako... Technicznie to nie jest ciężko zrobić rysunek. Prawdopodobnie będziemy z niego zadowoleni, ale to potem niekoniecznie przychodzi. Ojejku, jakie chude ręce. Fuj. Fuj, papierosy. O, jakie ładne. Nie. Nie, czy za długie. Od palca do knekciatego. Więc tyle, a tam, czyli od palca do knekciatego. Trzymają się mniej więcej w proporcji. Ała. Kobieta z garb męski, a widzisz, widzisz. Po prostu szczupła. Oglądałaś to nie coś fajnego? Czy oglądałam? Och, wyszły nowe odcinki mojego ukochanego anime, które też jako mangę zbieram po japońsku. Major Seconds, więc oglądałam.
który jest o baseballu. Bo jakie? Major, media. Media secando. Prawdziwe. Moje są takie szczupłe i długie też. Moje są tłuste i żelaste. Rozważałam postawienie sobie kamerki z boku, żeby właśnie jako rewki mieć rękę, ale w sumie mam ją cały czas na klawiszach. Widzisz, ja mam ten problem, że moja naturalna ręka. Żeby było widać tą rewkę, bo Beata z niej rysuje. Moje real life ręce są dosyć kwadratowe. Ciąg sięga dotąd, więc jest niespecjalnie długi. Czekajcie, bo się... już widzę, co się dzieje. Nie ustawiłam kamerki. Ajaj, czekajcie. Teraz wideo, żeby mi się nie robiło. Znaczy, ja widzę twoją kamerkę. Nie, to nie o to chodzi. Okej. Okay. Żeby nie miała autofokusa. Tym razem przyłączać, żeby nie była autofokusa. To też prawda. Teraz nie będzie. Toaster. I mam bardzo krótki ten palec. No w sumie. Znaczy może nie bardzo, ale troszeczkę krótszy. Widzę, że rewka tychu wywołuje w tobie dramatyczne przeżycia modowe. Mam na przykład strasznie krótki. I są raczej właśnie bliższe kwadratu niż podróżne. Mam spróbować swoją też narysować. Czekaj. Za to te dwa palce mam prawie. Przynajmniej na lewej, bo na prawej tej z kolei mam dłuższy. Boli jak patent. Za to ładnie tutaj widać żyło. Na tej rewce. Masz dłoń pienisty, że szeroką. W sensie, że tu masz... odtąd dotąd masz daleką. Dobra, starałam się. Życia Discorda. No to fajnie. More or less.
Masz dłonie mutanda. Ile palców? Bliżej 10 czy 50? Tak, z 40. 42,5 palca. Może na przykład jest w stanie zginać w drugą stronę albo coś takiego? Jezu, przestań. Niektórzy naprawdę po prostu mogą. To nie jest takie przerażające. Musiałbyś fotkę wstawić. Kurczę, takie realistyczne dłonie to są w sumie dosyć mangowe. Jak, tylko się je inaczej pocieniuje właściwie. Dłonie mają ograniczony sposób powstawania. No. Dokładnie zginać, nie wyginać. Okej, okej. A ty też rysujesz, czy tylko lubisz patrzeć, tak z ciekawości? Patrzę. O, fotograf. Fotki robisz? A jaki jest ulubiony temat? Natura, ludzie, portrety. Zwierzęta. Zaliczyłam zwierzęta do natury. A. Bo zwierzęta się o tyle trudniej fotografuje, że się ruszają, a natura to jak jakieś kwiatki, to w miarę się da jeszcze. A dobrze, uchwycić zwierzę to niełatwe zadanie. Nie, dobrze uchwycić chyba jest ciężko. Dobrze coś zrobić, zawsze jest ciężko. A jeszcze można jedzenie, jak ja. Tu jest... Portrety, ło, nasz panie. Ludzie wydają mi się w ogóle najtrudniejszym do sfotografowania obiektem. Cześć, Warlock. Co tam? Hello. A twój własny pies? Czy jeszcze obcy?
Własny pies. Własny pies spożył ci bociana, kiedy miałeś szansę zrobić mu zdjęcie. Nie. Top ten anime Betrayals. Pojawił się jak hiszpańska inkwizycja. O nie, biedna Yume. Dobrze, odpocznij. Tam wygrałaś życie, bo jesteś w stanie tutaj być. No. Ale odpocznij. Ja dzisiaj byłam brutalna. Moje koty próbowały mnie obudzić od godziny 7 rano. Po tym, jak wczoraj prawie nie spałaś. Tak, koty były dzielne, acz postanowiłam spać do 11.30 i nie dać się obudzić. Dobrze. To była moja świadoma decyzja, bo zresztą do nas, jak Filip mnie budził, to wstawałam, zajmowałam go zbiórkę i kładłam się z powrotem spać. O, poświęcenie. O, Warlock, dziękuję ślicznie za followka. Bardzo mi miło. Zastanawiałam się w sumie przed streamem, jak to będzie z followkami, ale widzę, że nie ma problemu, bo ja nie słyszę twoich, a ty nie będziesz słyszeć moich. Bo ja słyszę swoje na komputerze. Yep. A przecież nie... Odcina mnie, czy Kaira? Nie, bo ja się odsunęłam. O nie! Już bliżej. Ja już usiadłam bliżej. Lepiej? Mam nadzieję, że lepiej. Myślę, że lepiej. Nie, good. Good, dobrze, to będzie ćwiczenie, czy siedzę dostatecznie blisko. No muszę poczekać, aż mi doślą. I mam nadzieję, że uda mi się to zmontować. Ramię? Nie, no chyba jest prawie całe od razu. Mam nadzieję, że będzie pasować gwinty, bo jak nie, to będę musiała domówić. A, nie, no tak, gwinty to problem. Kabel to mi się inne rzeczy. Kontrol. O, nie, kontrol Y. A, ale u ciebie kontrol Y to nie jest krok w przód. Kontrol Y? Nie. Kontrol Y u mnie to jest robienie szarości. Mhm. Znaczy ten podgląd. Mhm. Bo można zrobić widok, ustawienie próby i mam ustawione własne. O, a to sama przestawiałaś. Tak, ustawiłem własne. A tam się da się tam ustawić odbicie lustrzane? Jest dot gain 20%. Ze wszystkim. Aśmy. O, mam nadzieję. Będzie wygodniej. Będzie dużo wygodniej, jak ten mikrofon będzie gdzieś tu, na tej wysokości. Znaczy, wy nie będziecie go widzieć, ale on będzie bardziej w tym rogu. I wtedy, jak będę mówić przed siebie, to będzie mi łapać. Mam nadzieję. No, muszę powiedzieć, że to rysowanie z refek to bardzo dobry pomysł. Proszę na razie do kolejnej. Beata, mam nadzieję, że skończyłeś. Dziękuję, do kolejnej. Jaką chcemy teraz dłoń? Damską? Dobrze. W sumie może to nie ja powinnam sugerować, tylko Beata, bo to ona rysuje z tobą. Wszyscy mogą sugerować.
Welcome Mobile Studio LOL 10K. To nawet nie jest 10K. I się zepsuł. I się zepsuł. Jeżeli nie musiała wychodzić, albo nie miała w planach wychodzić z domu, to musiała po prostu sobie zapalić. Bo jeszcze jak się kupowałam, to jeszcze chujowe nie były takie. A pewnie jakbyś kupowała troszeczkę później, to już byś kupiła iPada, a nie Mobile Studio, bo jednak Wacom jest spoko, ale nie mobilny. Myślisz, że iPada? Wiesz co, jest tak popularny teraz. Może nie jestem jakąś wielką fanką, ale tak inni zachwalają, tak, że... To nie wiem, czy bym iPada kupowała. Może? Znaczy mi się nie podoba w nim to, że bardzo szkicowe te rzeczy wychodzą i ciężko jest zrobić coś w wysokich rozdzielczościach. Oj, przepraszam. Właśnie bałabym się, niech on ciągnie. Plus nie podłączyłabym go sobie chyba do komputera. Teraz można, tylko trzeba trochę kombinować i trochę laguje podobno. Nie brzmi dobrze. No wiem. Bo to chyba trzeba jakieś tam kombinacje z emulatorami, czy nie emulatorami. Nie. Powiedzmy. O, jaka ładna. Czy to już nie były? To się powtarza dwa razy. Tak. Dobra. W sumie to ma ciekawy kolor. A jaki programik? Ja w Photoshopie rysuję. CC 2.20. A ja tak, w Clip Studio X. Clip Studio Paint X, przepraszam. Akurat jeżeli chodzi o rysowanie, Paint Pro i X chyba nie ma w ogóle różnicy, nie? Yep. A ja ci powiem, że odkryłam ostatnio, że w Photoshopie da się robić warstwę animacji. W sensie? W sensie jest osobne... W sensie taki folderek. Nie, czyli warstwa. Nie, to jest warstwa, która na osi czasu w każdym miejscu ma osobny jakby wygląd. I możesz sobie zrobić... Wow! Ale to jest pewnie od tego nowego CS-a. Nie wiem od którego. Wiem, że nie CS-a, od nowego Photoshopa CC. Brzmi super. Brzmi super, muszę zobaczyć, czy mój ma. Ty masz które, szóstkę? Pewnie no, nie. Szóstkę CS. Pewnie nie ma. Co, wyjechałam za wysoko. Ja. Połączyłam. To jest bardzo fajne. To, co znalazłam, nie wiem, jak czy ty widziałaś, to jest strasznie fajna ręka. Ta, którą teraz rysujesz? Tak. Ja, bardzo mi się podoba. Rozważałam szukanie jej, ale stwierdziłam, że najpierw skończę swoje.
Tak, PS Plus Lightroom to 11 euro miesięcznie. Czy tam 12, bo nie pamiętam, czy to 11 jest z VAT-em, czy bez. Możliwe, że 12. Nie pamiętam. Nie pamiętam, bo muszę powiedzieć, że coraz bardziej odzwyczajam się od Photoshopa, a przyzwyczajam do Clipa i niestety te programy nie są zbyt zamienne, bo jak za długo rysuję w Clipie, to potem próbuję w Photoshopie myszką zmieniać zoom, przesuwać się i to się źle kończy. Trochę trudna ta ręka, ale to akurat chyba to nie najgorzej. Wydaje mi się, że to... problem, bo widzę, że... Wydaje mi się, że to opalona ta ręka, a nie brudna. Trochę... Po prostu to jest zdjęcie osoby, która ma ciemniejszy kolor skóry. No, coś takiego. Aczkolwiek to na palcach nie jestem pewna, czy jest po prostu trochę brudna. Albo schodzi opalenizna, albo coś takiego, nie wiem. Trudno powiedzieć, kiedy zdjęcie jest czarno-białe i ze zmienionym kontrastem. U mnie w liceum kiedyś instalowali uczniom Photoshopy za darmo, ale z tego co wiem, już tak nie ma. No dobrze by było. Jest w ogóle jeszcze ta wersja Photoshopowa dla uczniów tańsza? Mam to jako student, w tej stanie jest, z tego co wiem. O. Po prostu. Nie, wydaje mi się, że możesz mieć konto, które jest podpięte pod szkołę i ich licencję. No, widzicie? Rozjechało mi się wszystko. Za wysoko zdecydowanie. Możesz całą zmniejszyć troszeczkę w sumie. Będę się tym na razie przejmować. Najpierw skończę rysować to, co widzę, a potem będę poprawiać. No właśnie, wewnętrzna strona dłoni się niezbyt opala, dlatego to wydaje się jaśniejsza. Tak, znaczy no ta część się nie opala, ta się opala. Szczerze, teraz jest tyle różnych programów do rysowania, że... Wcale bym nie powiedziała, że trzeba mieć Photoshopa, żeby rysować digital. Photoshop przyzwyczaił nas do tego, że ma dużo funkcji, więc czasami są jakieś takie właśnie mało używane funkcje, które chcę mieć. To wtedy odpalam Photoshopa, ale tak, wolałabym już inny program. Na przykład okazuje się bardzo często, że jak chcę dokładny rozmiar obrazka, to łatwiej mi jest to zrobić w Photoshopie niż w Clipie. Nie mam bladego pojęcia, ale w Clipie chyba tak można przyciąć do rozmiaru. Można, ale jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. A w Photoshopie hop, siup i masz, więc czemu nie? Z drugiej strony Photoshop mi się strasznie tnie. Tak? No, jest źle napisany bardzo. Po tym jak się przyzwyczajam do Clipa, to włączam Photoshopa i on potrafi mi się właśnie zaciąć na jakieś 5 sekund za każdym razem. Mam takie, po co ja się z tobą jeszcze męczę. Love-hate relationship. Tak. Gimp. Zaczynałam rysować w Gimpie. Moja nauczycielka z liceum informatyki przedstawiła nam Gimpa. Byłam zbulwersowana tym, że nie da się zmienić wielkości pędzla oprócz tych presetów, jakie mieli założone. I stwierdziłam, że to beznadziejny program, już go nie ruszałam więcej. Zdaje mi się dało. Można było wpisać. Właśnie wydaje mi się, że się da, tylko ja nie byłam w stanie tego zrobić wtedy. Ona też nie potrafiła mi tego pokazać. Bardzo się zraziłam. Gimp Memories. All the game memories. Ach, Gimp Memories. Starzy ludzie na streamie. Pamiętasz Gimpa? Aczkolwiek... Dobry program do robienia ikonek na swoje własne blogi. Że to pisane takie w czystym HTML-u. Za moich czasów. Znaczy fajne jest w Gimpie to, że jest darmowy, tylko że teraz jest więcej lepszych darmowych programów, które są przeznaczone bardziej właśnie do rysowania niż obróbki zdjęć, tak jak Photoshop.
GIMP, a bardziej właśnie Clip czy Medibank, czy cokolwiek, Krita, nie wiem. Dziwny jest ten rumień tutaj. Dobra, zostawiam to. Nie wiem, jak to zrobić. Pokaż. Chcesz, mam ci screenować, czy wejdziesz na mojego streama, czy wyślę ci znowu multi Twitch? Wyślij multi Twitcha, żeby ludzie byli w stanie słuchać. Ja nie robię na twojego streama, tylko może mi teraz jakieś dziwne wyjście. Jestem pewna, czy mam wyczyszczone. Mam nadzieję, że masz. Ale nie będę się odzywać może. I u siebie też w sumie. Której ręki ci sprawia problem? To, kolorowane. To kolorowane. I po ciebie. No bo zobacz, bo on tu ma taki dziwnie ten rumień jakby przechodzący przez dłoń i tu też tak, i to tak ciężko mi idzie. Ale już dobra, odpuszczę sobie na razie. Nie podoba mi się to, jak tutaj... No, podejrzewam, że ten rumień jest dlatego, że osoba, że zrobić to zdjęcie bardzo długo strykała. No i... właśnie, pewnie tak, że krwi trochę więcej się tam znalazło. Jakie fajne. A nie, miałam w sumie znaleźć te twoje, bo jest fajne. To było też na tym... Pinterestie? To jest ta ciężarówka, jak robisz zakupy dla siebie, to osobówka wystarczy. Nie. I guess. Wiesz, też zależy, nauka nowego programu to też zawsze jest problem, więc jak ktoś zaczynał w Photoshopie, to potem ciężko się przestawić. Dokładnie. Ale to też działa z każdym innym programem. Masz przyzwyczajenia, masz jakieś to... Pamiętasz, że jakaś funkcja tam była. Albo powinna być. I nawet jak ten drugi program ma tą samą funkcję jakby w inny sposób rozwiązaną i to rozwiązanie tego drugiego programu jest prostsze, łatwiejsze i szybsze, to ty i tak musisz naokoło i w tym swoim starym. No, nie musisz, nie, ale człowiek jest leniwy, jeżeli chodzi o naukę, trzeba się przestawiać no. Technicznie, w sensie myśleć o tym. Znaczy, jak ja już się nauczyłam na przykład robić ramki do komiksu w klipie, to absolutnie kocham. I już mi się w ogóle nie chce wracać do robienia ramek w Photoshopie, które są brzydsze, więcej czasu zajmują. To nie ma najmniejszego sensu, bo akurat jeżeli chodzi o robienie komiksów, no to Photoshop nie ma żadnych ułatwień. No. Nie mogę znaleźć tej twojej ręki, mam inną, ale podobną. Faktycznie. Inna, ale podobna. Znaczy, wydaje mi się, że to nawet jest sama ręka, tylko w innym geście. No właśnie, tak mi się wydaje, więc wezmę tą. O, zaraz będzie Saibi. Photoshop to ciężarówka, jak robisz zakupy dla siebie, to osobówka wystarczy. O, a zapomniałam skończyć tamtej jeszcze. Ma. O Jezu Święty, dobra, dam radę. Olhak Sablau, dziękuję jeśli bardzo za followkę. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Wiesz, to ona myślę, że na pewno ma. No wiesz, w internecie albo ktoś zrobi, albo można poprosić, żeby ci zrobił, natomiast akurat klip jest przygotowany do robienia komiksów. To jest właśnie program, który zaczął od tego, że uderzył w ten target. Więc ma więcej rozwiązań z defaultu. Teraz ma milion modów. Żeby one tam były. Więc, a Photoshop jakby nie stara się specjalnie konkurować w tym zakresie. Tak, Photoshop jest do edycji zdjęć. I malowanie. I koncept artów, bym powiedział. Znaczy... W sensie, no tak, malowania. Mamy palec tego cienia. Palec tego cienia. Mamy cień tego palca.
Chłalipi język. Myślałam, że chcesz powiedzieć palec. Tego ci nie dam. I że to jakąś poezję tworzysz. Haiku o palcach. Nie, więc kończąc jeszcze wątek Photoshopa a Clipa, to muszę powiedzieć, że im dłużej używam Clipa i im nowsze rzeczy w nim znajduję, tym bardziej kocham ten program. I bardzo się rozwinął przez ostatnie kilka lat. Niesamowicie, po prostu wszystkie nowinki jakieś technologiczne do siebie wrzuca. Ty normalny ciekawie odpegach. Moja komórka ciekawie odpegach. A Photoshop ma chyba do tych zdjęć pro obróbki też. Lightroom. To jest inna aplikacja z pakietu Adobe'ego. Już taka stricte pod zdjęcia. Chociaż jak ma być totalnie... Proszę, służymy, Beatko, służymy. Ale jak ma być szczerze, to w życiu nie uruchomiłam w ogóle Lightrooma. Ale ja nie robię zdjęć akurat, więc... Plus jeden do wiedzy fotograficznej. Ja dopiero dosyć niedawno się dowiedziałam właśnie, że można zrobić takie zdjęcie, że wszystkie informacje zapisuje i dopiero potem to się obrabia, że wybierasz sobie oświetlenie, przesłonę i coś tam. W sensie, nie wiem, on robi chyba kilka zdjęć na raz, to się nazywa tryb pro czy coś takiego. I potem masz takie suwaki, jak tylko odpalasz zdjęcie i musisz najpierw wszystko ustawić, żeby w ogóle jakoś wyglądało. Ciekawe, to by mogło mi się spodobać. Brawo, no właśnie, coś takiego. Ale to aż tak można w RAW-ach? W sensie, bo to jest jakiś tam tryb pro i on wtedy rzeczywiście zapisuje to w innym formacie i wtedy jakby... Nie, RAW to wiem, że jest inny program do zdjęcia. To nie wiedziałam, że aż tak można. Nie jestem jakimś specjalistą, bo dosłownie raz to widziałam, ale byłam w szoku, że coś takiego istnieje. I Photoshop też to ma, przynajmniej ten nowy. Gdzieś to jest. Jest. O Boże, teraz ci nie powiem. Nie wiem, czy to jest filtrał? Tylko mógłby nam tylko powiedzieć. Ja w życiu tego nie odpalałam. Chyba odpalałyśmy kiedyś w pracy na chwilę, jak robiłyśmy te soczewki. Obawiam się, że nie do mnie, nie ja byłam tym osobą. Aha, no dobra. Kamera. No, a chyba jak to. Będzie w polskim Photoshopie, ty mi powiedz. W angielskim wycwanił się, ja mam polski, nie mogę tego zmienić. W moim nawet nie znajdę, bo nie ma. Jeszcze w tej wersji.
Ktoś chyba jest jakiś ograniczony. Uwolnienie 1000, Photoshop. Teraz wszyscy będą szukać, jak się ustawię. Nie, wydaje mi się, że kamera RAW, że to jest to. Tak, tak, to było to. W czym to masz? Pijamy kamera RAW 12.3. Nowy wygląd i sposób obsługi. Tak, bo tam jest dużo rzeczy. Ja nie mogę tego znaleźć nawet. Ale wydaje mi się, że jest jakaś ograniczona wersja w tym. Ej, czekaj. W którym to miałaś? W menu. Czekaj, czekaj, bo to ja chyba będę mogła... Hold the new world. W filtrach. W filtrach i w... Nie masz. W other było? Nie, nie masz tego. Mi się wydaje, że mam, bo wydaje mi się, że kiedyś włączałam to, że mam taką super ograniczoną wersję. A, w tym było. Na pewno nie masz tam, gdzie ja mam. Dobra. Milion lat temu, sorry, Mike ma milion i jeden lat temu wersję. Tak, dokładnie tak. Ja mam jeszcze wersję pudełkową. Czyli jedną z pierwszych? Nie, jedną z ostatnich, wbrew pozorom chyba bliżej końca niż początku. W sensie? Nie, jedną z wersji. Ile? Co roku jest nowa wersja. Co roku jest nowa wersja, a CS6 kiedy wyszedł? 2016? Nie. Nie? To nie wiem. Wydaje mi się, że wcześniej. 13? Ale na pewno wcześniej było tyle wersji Photoshopa, że nie wiem, czy już jesteśmy, czy to było przed połową, czy za połową. Możliwe w sumie, no. Aczkolwiek Photoshop istnieje tyle lat. CS4 był za darmo. Jak sobie ktoś... A nie, czekaj. Może? Nie wiem, ja kupiłam CS5 i się wkurzyłam, bo ja chciałam kupować CS6 od razu potem. Mam CS5,5. Bo oni w jakimś momencie rzeczywiście coś dali chyba za darmo, ale tylko na jakichś konkretnych warunkach, nie pamiętam. Nie dziwię im się. Ale w pierwszej kolejności pomyślałam o tym, że no tak, CS4 był za darmo, jak sobie ściągnąłeś. I spiraciłeś. No ale tak, wydaje mi się, że rzeczywiście był jakiś taki deal. Jak któregoś Windowsa chyba można było mieć za darmo. Można? Ja wiem tylko, że upgrade do 10 był za darmo. O, to pewnie to. Wierzę to. Jakby coś światło jest z tej strony, dlatego widzimy te cienie. Interesting theory.
A nie, to CS2. No dobra, dwójka mogła być. CS2. O, panie. Chyba za CS2 to jeszcze nie miałam. Pierwszy mój Photoshop to był CS3 chyba. Znaczy w sensie, który w ogóle znałam, że taka nazwa istnieje. Ja nie pamiętam. Nie będę nawet udawać, że pamiętam. Ta brygada palców jest ciężka. Oj to. Oj to. CS2 musieli udostępnić za darmo dla wszystkich, bo coś im się popsypało i nie mogli ustalić, kto go faktycznie kupił, a kto nie. Technicznie więc było to coś jak ściągnij to, tylko jeśli wcześniej kupiłeś tę wersję. Wow. Ale każdy ją mógł ściągnąć z ich strony. Okej. Okay. Dzięki za info, dobrze wiedzieć. Naprawdę? Tak Largo napisała. O Boż. O matko, jak zawsze coś pójdzie nie tak, nie? Prawda? Photoshop. Słuchaj, to jak Minerar, który cię pyta, czy chcesz kupić. Ej, skończyła ci się wersja, będę dalej działać, ale wiesz. A potem te dwie osoby w niebie, tak? Spotykają się. I jeden mówi do drugiego, też niechcący kliknąłem, kup licencję. Gdzie? Jak wam idą ręce, czaty? Właśnie, jak innym idą ręce? Próbujecie w ogóle? Myślę, że nawet jak nie idą jakąś super, a zaczęliście, to już jest wielki sukces sam w sobie. Odrobinę dramatycznie, Meg. Co? O, lepiej niż się spodziewałam. A, widzisz? Dobrze. No. Dobrze. Śmieszne, ale jak masz firmę i kontrolę, to przestajesz się śmiać z Winrara. A są darmowe zamienniki. A, robisz szybko. No to dobrze. Dobrze. Dobrze, bo ja się w sumie trochę tak na leniwce robię. Ale trochę bardziej walor bym chciała po prostu podciągnąć. O, jaka ta dłoń ładna. Właśnie Zarefek jest dużo łatwiej ćwiczy. Jak masz zdjęcie, bo imieni napięć to wtedy człowiek ma tak naprawdę, bo jak robisz. Niż godzinę wybierać rywkę. Rozumiem, że teraz siedzisz i pijesz kawę. Cita cima, moje. Oj, kaki kękiu. 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 Co? Przepraszam. Dziękuję za followka Sangbi. O! Aczkolwiek nie mam na czacie, więc nie wiem. No, gram w grę. O! W jaką? Właśnie, w jaką? A tymczasem ja przechodzę do refek piłek baseballowych.
Jak gdzieś wspomniałam, że lubię anime o baseballu, to... O, to wiesz, taki multitasking. Grać i pić kawę, wow. Wyraz orzeźwiający, no proszę. Tomb Raidera? Tak a propos twoich wykopanych gości, rozumiem. A, to tą mobilkę, którą spytałam Sandro, co mam zrobić i nie dostałam jeszcze odpowiedzi. Nie martw się. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda dowiedzieć. Ona jest nowa, czy już od jakiś czas była, tylko zaczęłaś teraz grać? Wiesz co, wydaje mi się, że ona jest stosunkowo nowa. Czy to jest ta, co zrobili serwery angielskie teraz, a wcześniej były jakieś tam chińskie, japońskie, nie wiem, koreańskie? Nie wiem. A. Nie pytaj, bo ja jeszcze nie odpaliłam, zatrzymałam się na swoje konto. A, okej. Okay. Rozpytałam się, czy ja chcę rerolować, to mam od razu łączyć konto na przykład, czy mam tego na razie nie robić i potem mogę połączyć. I to był ten moment, kiedy skończyłam grać w tą grę. Nie chcę popsuć TM. Exos ma Endless Reroll, jak losujesz pierwszy raz. Ale Lori mówiła, że inaczej. Powiedziała, że mam zebrać gemy, rolnąć gemy, które nie będą Endless Rerollem i dopiero potem zrobić Endless Rerolla, żebym wiedziała, co mam na koncie. Aaaa. To jest skomplikowane i... Okej. No, widzisz, Lorin to jest... Lorin potrafi myśleć. Lorin wie, co robi. Okej, właśnie odkryłam. Patrzcie, czekajcie. Czekaj, kochane, czy to... Szczajcie. To jest paliczek, a to jest ta część bez paliczka. No, paliczek tak. Jest... A tam niżej masz jeszcze trzeci paliczek. Tak, wiem. Znaczy ten, ale chodzi mi o to, że ta część jest dłuższa od tego. I to znacznie dłuższe, patrz. No tak, w kościach też tak jest. W moim palcu A nie, różne. Czekaj, nie. Kłamstwo, nie, to jest... nie. No masz rację, w moim też są w miarę... Nie, to jest cecha osobnicza tego człowieka. Chyba tak. Właśnie odkryłam, że dlatego mi coś się nie zgadza, bo narysowałam źle. A, rzeczywiście ma bardzo długi. Widzisz? Aha. Ale wiesz co, to może być tak, że kości w środku ma normalnej długości, tylko w innym miejscu troszeczkę się skóra zgina, przez co ta fałdka wizualnie jest w innym miejscu. Wszystko mi jedno, jak to jest w kościach, jak to wygląda. Okej. Okay. Jak rysuję drewki, to wiesz... Jak rysujemy zrewki, to patrzymy, jak wygląda, a nie jak powinno być. No jak? Właśnie w rysowaniu zrewek zwykle chodzi o to, że już masz tą wiedzę, jak powinno to wyglądać, więc poprawiasz. To po co rysować z natury, jak poprawiasz? Okej, to jest inne ćwiczenie, ale...